No aż tu się ciągnie. Także zobaczymy. Tak, zaraz. Nie pukaj w to, bo może być coś, wiesz. Nie. O. Szabla? Miecz? Miecz. Co masz? Co mam? No. Zobaczcie. 5. Złoto. Złoto, mam złoto. Mam złoto. Co ty na to? Zazdro. Zobaczcie. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Dotarliśmy już na miejsce. Dzisiejsze poszukiwania będą odbywały się w lesie. Chcemy przeszukać sobie tą oto drogę i jej okolice. Mamy tutaj mapkę, zrzut mapki z 1912 roku. No i liczymy na to, że co znajdziemy? Na co liczymy? Na fajne, ciekawe monety. Jakieś guziczki. Już nie będę mówiła, że złoto, bo zawsze to mówię. Przecież to jest niewykluczone. Może tym razem uda się coś znaleźć ciekawego, wykonanego ze złota. A tymczasem bierzemy sprzęt i śmigamy do lasu. A na otwarcie poszukiwań pierwszy sygnał to 2 złote. A Ewelinka idzie tam dalej, wzdłuż drogi. Spotkaliśmy się na środku drogi. Ja mam jakąś nieczytelną monetę. Awaćpanna. Awaćpanna, nie wiem, czy tu jest się tym chwalić. Taka oto kamerka, czy coś takiego, od paska. Chyba tak mi się wydaje. Chodź tu. No patrz. Kluczyk mały, Gerda, kluczyk duży, ten to nie wiem, coś tam wychodzi, nie są to jakieś zadowalające mnie rzeczy, ale się nie poddaję, kopię dalej. Tradycyjnie jak są poszukiwania, to i musi być podkowa, no i tak jest tym razem, czyli poszukiwania zaliczone, no bo jest podkowa. Dobra, już jest przygotowane. Aż nie słyszę, co mówię. Mam nadzieję, że będzie to coś ciekawego, co mogłabym wam pokazać. O, to chyba będzie to. Ptasia obrączka. Raczej nic ciekawego. Fajnie było, jak była aluminiowa. Te stare, to są ciekawe rzeczy. A ta... No a ta nie jest taka ciekawa. A po co ci te kamienie? Na kamienie... Na oko znalazłem kamienie. Skupiły moją uwagę. Podszedłem i mam duży sygnał. Zaraz zobaczymy, co to jest. Bardzo duży. Uj! O! No, aż tu się ciągnie. Także zobaczymy. Tak, zaraz. Nie pukaj w to, bo może być coś, wiesz. Nie. Patrz. O. Szabla? Miecz? Miecz. O. Mieczyk, taki mały mieczyk. Takie oto wrota. Od drzwi zawias. O, proszę. A obok tego miecza kolejny sygnał. Kop, kop. O. Ja zbieram złom. O. O. Kolejny element od jakiegoś zawiasu, beczki, ciekawe czego. Ale odrzucę to na kupkę i sprawdzimy jeszcze. O, o! O, panel znalazł się. Panel się znalazł. Panel by się zgubił, już nie pierwszy raz. Tu też jakiś duży sygnał, też metalowy. Może faktycznie jakiś ten... Śmietnik. Śmietnik złomowy. O! To. Łańcuszek, kochanie, mam dla ciebie. O, dziękuję. O, ale piękny. Kajdany. Także zobaczymy, czy coś tutaj jest. Odrzucę na bok.
takich drobnych sygnałów metalowych jest tutaj sporo. Mogą być odłamki też. Tu jeszcze większy metalowy. O, coś chrupło. I taka szpileczka. Zobaczcie, co ludzie wywożą do lasu. To ludzkiego pojęcia. Ojejku, co ja chciałem powiedzieć. Przychodzi ludzkie pojęcie. Przychodzi może ludzkie być... pojęcie, o, może być. Natomiast no znajdujemy no wszystko, tylko nie to, co chcemy. Szukamy tych ciekawszych rzeczy, a mam nadzieję, że je dzisiaj znajdziemy. Znajdziemy. Takie oto coś. Bardzo prawdopodobne, że był to tasak, bo tak mi na to wygląda. Na pewno jest to coś starego. Mogę się mylić, jak myślicie? Ciąg dalszy kopania złomu. Pomimo, że to znajdka ze stali, zobaczcie, warta czy godna uwagi. Kolejna znajdka do kolekcji. A co to może być? Ciężko mi powiedzieć. Może tutaj jakiś był belek, a to było podwieszone w jakiś tam sposób. Ciężko powiedzieć. Przyjrzymy się temu uważnie. Kopiemy dalej w miejscu złomowym. Są kolejne sygnały. Tym razem zobaczcie, jaka piękna rączka do drzwi, która mnie też zaskoczyła. Tyle oto złomu wyciągnięte z ziemi, czyli ziemia w lesie lżejsza. A dopiero się rozkręcamy. Także działamy. Niestety ta nasza teoria, którą przyjęliśmy na początku poszukiwań, że będziemy chodzić starymi drogami i poboczami, że możemy znaleźć coś ciekawego, akurat w tym miejscu nie przyniosła pożądanego efektu. W związku z tym postanowiliśmy, że zmieniamy miejsce poszukiwań. Nie wiadomo, jak się ubrać przy tym kopaniu, to już tak się zgrzałam, więc jeszcze się będę rozgrzewała przy kawce. Proszę. O, dzięki. No i w końcu coś ciekawego przy takim oto pniaczku wyszła moneta. Ja już wiem, co to jest. Zaraz to oczyścimy, tylko ściągnę rękawiczkę. O. Co masz? Co? Co masz? Co mam? No. Zobaczcie. Pięć. Złoto. Złoto, mam złoto. Mam no. Złoto. Co ty na to? Zazdro. Zobaczcie. Mam złoto, ale złoto Weimaru. 5 renten Feningów. Z którego roku? 1924. Także tak to jest. Ma się farta, co? Ma się. Jak pokazać ci, co ja mam? No pokaż. Kawałek siekiery. Siekiera. Tylko trzonka brak. Tylko trzonka brak. Ale tak jest. Ciężkie jak chorera. No. Tylko na paluszek. Tylko trzonka brak. Ale jaka wielka. No. To pewnie ten robotnik, co tutaj ciachał. Zgubił tą siekierę. No to na pewno. No. Ale to chyba bardzo dawno temu było. Także mamy to, co chcieliśmy. Mam bardzo niecodzienne znalezisko. Tego jeszcze w kinie nie grali. Zobaczcie. Tasia obrączka. Nawet z nogą. Z łapą? Z łapą. To jest dopiero. Tylko ptaka brakuje. Śmieszne. A zarazem tragiczne. W lesie bardzo rzadko naparstki spotykam, no ale tym razem udało mi się wykopać naparsteczek. I to w dobrym stanie zachowania. Zobaczcie, zobaczcie. Nie tylko Krzysiek ma się czym chwalić. Ja też się pochwalę. Mam złotko, złoto Weimaru, 10 renten Feningów.
Ale zobaczcie, jak ładnie wygląda. Normalnie jak złoto. Bardzo ładny sygnał, ale gdzieś jest to wszystko tutaj pod korzonkiem. Pod korzonkiem, o. Skarb pod korzonkiem? Talar. Co ty? No poważnie, zobaczcie, talar. To byś się dar. Złoto. A no. Złoto. Jestem królem pulmosu. Dzisiaj same kapsle mnie się trzymają. No i nie tylko. Ale co najmniej jest pocieszenie, bo zawsze to żółty kolor, imitacja goldzika. Złoto. Ale przez chwilę bije serduszko szybciej, no, bije, prawda? No bije, jeszcze pod korzeniem głęboko, to myślałem, że naprawdę no, coś właśnie ciekawego. A tutaj ktoś sobie siedział na tym pniaczku, skosztował, spiął, buteleczkę wyrzucił i kapsel spuścił do ziemi. Jednak ściągnięcie kurtki było bardzo głupim pomysłem, bo przemarzłam jak cholera. Wróciłam do busa, no ale cóż, taki mamy klimat. Się ciepło ubierzemy, to moment się człowiek zgrzewa. Dopiję sobie kawkę, poczekam na Krzyśka, no i pojedziemy zebrać ten nasz złom, który wykopaliśmy. No i wyskoczyła z ziemi kolejna obrączka. Ewidentnie widać, że tu jastrząb ma swój rewir do polowania na gołąbki. No i jest następna, czyli jedna koło drugiej. Jest fajne miejsce naprawdę, gdzie można trochę nastukać tych obrączek gołębi. Polski Związek Hodowców Gołębi. Zobaczcie, PL11 okręg. Taka ładna obrączka została znaleziona w lesie. Rękawy zakasane. Wracamy po nasz złom. Będziemy go tachać do busa. To ty możesz ponosić, a ja cię nagram. Wykopane to i trzeba pozbierać, także. Wszystko. I się jeszcze spieszyć, bo już wieczór się zbliża. No, szybko się ciemno robi, więc. A to wszystko ciężkie. Pokaż, jak to robisz. Dajesz. Darmowa siłka. Ciężko. Ale nie można tego zostawić. Oczywiście, że nie. Idę ci pomogę. Już nie będę taka. Ja tu zbieram te drobiazgi. Nie można nic zostawić. A! Następnym razem trzeba będzie sobie ogarnąć worek do tego złomu. Kurde, no! Zmiana. Muszę wam powiedzieć, że tak szybko dzień mija. Jest godzina 15 w tej chwili, a ciemno już w lesie się robi jak nic. Dwie godziny to jest pyk, cyk i tam nie zdąży się zwracać. W jedną i w drugą stronę i już ciemno. Tak, także jeszcze misja wrzucenia złomu do busa i wracamy na chatę. No już siadamy do busa i mówię ci, za chwilę będziemy. Internet słaby. Stęsknione dziecko. Czekaj, już jedziemy, tak? Hania, o Boże, przecież obiad jadłaś. Naprawdę sobie ludzie pomyślą, że my dziecko godzimy. Spaghetti jadłaś? Nie. Dlaczego? Jak ci nie da? Nawet nic nie mówiłaś. Widzisz, słyszę Jurkę. Idź, powiedz, niech cię odgrzeje. My zaraz będziemy. To pa. Boże, co za głodomor. Hania dojrzewa, to i potrzebuje kalorii. Wiecznie by nam tylko jadła. Jadła i jadła. To się nie zakręci. To się nie zakręci. I to jeszcze takie dobre rzeczy najlepiej. No. Nie tam placki ziemniaczane, tylko naleśniki z dżemem. O, naleśniki z tarogiem. Ostatni rzut na taśmę. I uciekamy stąd. Robi się cimno.
kolejny dzień poszukiwań za nami. Dzisiaj oprócz tych dwóch, w cudzysłowie, złotych monet udało się nastukać dużo złomu, ale też również udało się zlokalizować nowe miejsce, gdzie będziemy mogli wracać i szukać obrączek gołębi. Tak jest. Zmarznięta, Tosia zadowolona, że przyjechaliśmy, Hania również. A my chcieliśmy Wam podziękować, że po raz kolejny oglądacie nasze filmiki, lajkujecie, wspieracie. No i do zobaczenia w następnym odcinku. To już by było na dzisiaj tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Tosia, pomachaj naszym widzom też. Tosia coś przestraszona. Pa, pa. Tremema. Tremema. Pa, pa. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych. Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną, raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.